Cześć, ja najmierz Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. E, za nami kolejny tydzień, a właściwie kilka tygodni, no, ale wracamy do regularnych weekly co poniedziałek, więc podsumowanie: trochę szersze, bo naprawdę sporo się dzieje, właściwie na każdym froncie. Wszystkie usługi, włączając to jakieś BlackNat czy Utomic, e, mają newsy. W Sony też się sporo dzieje, bo CEO e, Sony Entertainment rezygnuje ze swojego stanowiska. Dodatkowo można zrobić priordery PlayStation Portal. E, Xbox też na lewo i prawo jakieś newsy, generalnie dzieje się sporo, więc może nie przedłużając, zapraszam. Tam. Ale zanim zaproszę, to uprzedzę, że na sam koniec będzie autoreklama, dlatego że kanał Cloud Gaming Polska dorobił się profilu Patronite. Nie przedłużając, link na dole, szczegóły na końcu filmu. Także lecimy. Na początek Unstream Arcade z nowych gierek... Soccer Kit, myślę, że to jeden z ciekawszych tytułów, który dołączył w ostatnim czasie do oferty. Platformówka, której nie da się nie znać, myślę, że przynajmniej obiła wam się o uszy. Bardzo fajna gra, bardzo dobrze się zestarzała. Także jeżeli używacie Unstream Arcade, no to jak najbardziej eee, polecam spróbować. Dodatkowo Reloaded, no ta gra już się tak dobrze nie zestarzała. Natomiast swojego czasu na PlayStation czy na PC tach bardzo fajny tytuł. Taki krwawy, soczysty, dosadny także fajnie. Reszta, no nic tutaj zjawiskowego, jeśli chodzi o te gry, może jeszcze B.O.B., e, też taka fajna już 0,16-bitowej platformoweczka do postrzelania, no ale oczywiście turnieje i to jest to, co jest najważniejsze, turnieje i wyzwania, także jeżeli jesteście fanami, to jak to chyba tylko po to, albo głównie po to, by żeś się udział w takim przedsięwzięciu, które się nazywa Stream Arcade, żeby korzystać z tych turniejów, żeby brać w nich udział, żeby e, można było w gry klasyczne w troszeczkę, w troszeczkę w zupełnie innej formie pograć i poganiać się z innymi ludźmi na żywo, no bo wiadomo, że w salonach gier już jest coraz ciężej. I tyle, jeśli chodzi o stream Market. Blacknat. Pewnie jesteście ciekawi dlaczego akurat ta usługa. No po pierwsze są nowe gry, a po drugie Blacknat wszedł w kooperację we współpracę z Vectrom, a więc dostawcą internetu. No i na pewno mogliście znaczy na pewno mogliście zobaczyć reklamę, bo przewijają się gdzieś tam w mediach społecznościowych e, o tej współpracy, że w ramach abonamentu Vectry można z Blacknata korzystać. Więc postanowiłem powiedzieć nad tematem i w najbliższy czwartek będzie test. Także sprawdzimy sobie, co usługa jest warta, jak działa, jaka jest forma e, płatności i w ogóle o co tutaj chodzi. E, więc zapraszam w czwartek na test. Natomiast e, wracając do tematu nowe gierki, Spirit of the Island, Flashback to z takich znanych klasycznych tytułów Overpass, jeżeli lubicie e, wyścigi, właściwie przeprawy takimi pojazdami jak kłady, czy jakiś ogólnie utility vehicle wszelkiego rodzaju, dodatkowo Hunting 2, Holiday Flight Simulator to taki wiecie, nie ma co porównać tego xboxowego e, ósemeczka, no to generalnie rewelacyjna gra, chyba ma już swoje lata absolutnie, ale bardzo fajny tytuł więc tak jak widzicie, troszeczkę mniejsze gry, Garfield Kart był poprzednim razem jak pochylaliśmy się na dwójki także tych gier dołączyło trochę mniej co jeszcze z, tutaj z tej części blacknatowej? Eee, aplikacja cały czas rozwijana, dostała update 12, sier... 12 września, także no, dodatkowe funkcjonalności, pojawiło się aplikacja w Galaxy Store, pojawiła się aplikacja na telewizorach Samsung, więc ogólnie usługa rozwijająca się. Gry, które zniknęły z usługi Black Hole, to chyba taka najbardziej znana z tych, które tutaj widzicie, Thunder Wolves i Kiriko, to tak chyba nie, nie wiem, czy ktoś będzie tęsknił, <laughs> eee, na to, co dochodzi do nas w najbliższym miesiącu, a więc to już możemy zobaczyć tak naprawdę Prawda, daty premier aż do listopada, do końca listopada. Także Sniper Ghost Warrior, Button City, All The Souls, Tales from Iron, Dread Templar i Weiserfast. Jestem przekonany, że jesteście z tymi grami zaznajomieni. Bo ja nie będę ukrywał średnio. Boosteroid, no tutaj dużo fajnych, mocnych tytułów dołączyło do usługi, więc tak jak widzicie, Starfield, Control Ultimate Edition ze Steama, Lies of Pi dołączyło ze Steama, dołączył Quake, dołączył Alan Wake, w części instalacyjnej dołączyły takie tytuły jak Payday 3, Mad Max, Mortal Kombat 1 czy F1 2023. Także jeżeli używacie Steama, bo tutaj ten sklep jest wspierany i korzystacie z Boosteroid, to jak najbardziej. Zaskakujące jest to, że gry, które się pojawiły jeśli chodzi o te Xboxowe, nie wspierają sklepu Microsoftu. To znaczy ta integracja na Boosteroid jeszcze nie nastąpiła, nastąpiła tylko na GeForce Now. No i myślę, że to ogromna strata. To znaczy ja osobiście teraz korzystam z Game Passa i korzystam z GeForce Now. Mógłbym wytestować sobie, sprawdzić tutaj gry na Boosteroid, gdyby była taka opcja, ale na tą chwilę wspierany jest tylko sklep ze Steam'a. Podobnie z Halo, bo też Halo Infinite, jak widzicie, pojawiło się tutaj na Boosteroid gry, której nie ma w GeForce Now i nie ukrywam, Wyczekuję absolutnie, e, wspaniale będzie się grało po prostu w 120 klatkach w Halo, bo jest to gra, która spokojnie będzie działała w 4K i 120 klatkach na planie e, Ultimate. Więc wypatruję i wyczekuję, no w tej chwili niestety takiej opcji nie ma i takiej opcji też nie ma na Boosteroid, e, bo jest wspierany tylko sklep Steam. Dlaczego? Pewnie kwestia technologiczna, myślę, że integracja nastąpi w jakimś tam najbliższym czasie. Z ciekawych rzeczy CEO Boosteroid postanowił udzielić wywiadu dla portalu Cybernews. No i tutaj wywnioskował ciekawe, ciekawą rzecz. Znaczy twierdzi, że cloud gaming będzie miał kluczową rolę, jeśli chodzi o demokratyzację całej branży gamingowej, czyli każdy będzie mógł grać na jakim urządzeniu chce. No i oczywiście to prawda, bo tutaj jakby zakłada moim zdaniem zbyt optymistyczne, ale założenie, że w, jakby na początku lat 2030-tych lat tego wieku około 90% graczy będzie korzystało z cloud gamingu. No nie sądzę, powiem szczerze, że myślę, że granie natywne wśród graczy takich naprawdę hardkorowych, a to jest mimo wszystko duży procent graczy, to nie jest tak, że casualowi gracze uciekną w chmurę. Casualowi gracze uciekają też w gry mobilne, im nie potrzeba Clouda, żeby grać, bo oni generalnie nie potrzebują tak rozłożonych gier, bo i tak w nie nie grają. No, więc ja bym nie był aż tak optymistyczny. Myślę, że będzie 50-50 gdzieś tam w latach 30., znaczy za te 7, 8, 10 lat, e, kiedy już wszyscy dojrzeją. Nie ma szans na 90% graczy, dlatego, że infrastruktura w różnych krajach jest bardzo różna i, róż i w różnym stanie. I my w Polsce mamy naprawdę świetny internet, nawet na tle Europy, a co dopiero e, mówiąc gdzieś dalej na świecie, gdzie po prostu ludzie sobie grają, mają ogromne rynki, ale nie mają takiego dostępu do internetu, albo jest on po prostu drogi, albo jeszcze występuje w pakietach i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, ciekawy wywiad, warto się zapoznać, przeczytać sobie, skąd te wnioski. Oczywiście troszeczkę można tak podejść sobie do tego, że był taki wywiad robiony pod to, żeby zachęcić inwestorów do wchodzenia w tą branżę i nie ma co się dziwić. E, moim zdaniem też tak jest. Co do samej roli, czy samej demokratyzacji cloud gamingu, e, może zrobimy sobie na ten temat live'a. E, ja osobiście uważam, że jednak pewnie Platformy czy usługi powinny mieć swoje gry ekskluzywne ze względu na ich charakter, a po prostu jest to pewien element tożsamości i nie powinny się go pozbywać. Natomiast to nie oznacza, że to musi być urządzenie, to faktycznie może być usługa. Z drugiej strony, oczywiście, jako konsument nie jestem tym zachwycony, bo jakby potrzeba tak jak w tej chwili, tak? Chcę sobie obejrzeć serial Star Wars, muszę zapłacić Disney. Plus. Chcę obejrzeć jakiś serial na Amazonie, muszę zapłacić Amazon Prime. Więc generalnie. Fajnie by było, natomiast osobiście mimo wszystko uważałbym, że to będzie spora strata dla gamingu jako takiego. Bo ekskluzywy to najczęściej są gry. Który, które nie muszą się opłacać w sposób bezpośredni. One mają przynieść zysk całościowy, pośredni, przez co bardzo często były to gry wybitne albo gry, w których mogło, można było zaryzykować, albo były przełomowe rozwiązania właśnie dlatego, że budżet nie skupiał się na zwrocie bezpośrednio ze sprzedaży samej gry. I to jest element kluczowy, więc nie chciałbym, żeby z ekskluzywów te producenci gier zrezygnowali. Na no, z drugiej strony, no jest to nieuniknione na przyszłość, że cloud gaming będzie są już teraz odpalany absolutnie na każdym urządzeniu praktycznie bez żadnego problemu. GeForce Now, tu całkiem sporo informacji, więc przylecimy sobie przez nie trochę szybciej, bo już na booster się wystarczyłem, co rozgadałem. Pierwsza rzecz, posiadacze Chromebooków, Możecie wystąpić o trzy darmowe miesiące GeForce Now Priority i sprawdzić, jak wam to działa, szczególnie jeżeli macie cloud gamingowe Chromebooki, które są w stanie nawet już skorzystać z planu Ultimate, a więc rozdzielczość 1600p 120 Hz. Także polecam, jeżeli jesteście fanami, to warto. Gry, 13 gier, które, miało, które dołączyło w tygodniu, o którym teraz mówimy, a więc Sea of Stars, chyba najczęściej. Ciekawszy tytuł taki z ostatniego czasu pojawił też się w Gimpasie. E, rp oczywiście, taki trochę JRPG. Ogólnie warto spróbować, jeżeli jesteście fanami klimatu takiego i takiej rozgrywki dwuwymiarowej, oldschoolowej. E, Train 5 też z ciekawych rzeczy. Hitman oczywiście, fajna gra. E, Little Big Workshop czy Naraka, raka. Blade Point w sklepie Xboxa. Shadow e, Return też z Xboxa. E, no i generalnie nic tutaj więcej nie dołączyło. Idziemy dalej. E, kolejny tydzień dosyć mocny, e, dlatego że pojawiły się kolejne tytuły. E, ze sklepu Xboxa i ogólnie ostatnimi czasy e, GeForce Now sklepem Xboxowym stoi. A więc A Plague Tale Requiem jest ze sklepu Xboxa. Atomic Hearts skoczył ze sklepu Xboxa. Wiem, że gra kontrowersyjna, jakby nie jestem fanem wspierania jej, ale sama gra w sobie zbierała całkiem niezłe recenzje. E, do tego jakby uzupełnienie tej oferty, jakieś tam Hardspace, Insurgency Monster, sanktuary gry, które wskakują nam ze sklepu Xboxa, więc ta integracja z PC Game Passem rośnie. A to bardzo fajna informacja. Idziemy dalej, David. Wilmaker 5. Gears Tactics. Jeżeli nie mieliście okazji ogrywać Gears of Tactics, a lubicie Gearsy, czy lubicie ten klimat, no bo nie ma co ukrywać, świat stworzony jest rewelacyjny, to świetna gra naprawdę. Świetna gra, jeżeli jesteście fanami takich gier jak UFO Enemy Unknown, no to nie ma się nad czym zastanawiać. Dodatkowo oczywiście The Crew Motor Fest i to jest duża gra Ubisoftu. Jeżeli jesteście znowuż fanami Forcy Motorsport, warto spróbować. Absolutnie przemodelowana fizyka jazdy. Gierka jest świetna, czego nie mógłbym nigdy powiedzieć o Dekru 2 czy jedneczce, ogrywałem na Stadii, model jazdy dla mnie absolutnie nieintuicyjny w tej chwili świetnie się gra także podsumowując, Vampir ze sklepu Xboxa, Superhot z Xboxa, Space Hulk Deathwing Enhanced Edition ze sklepu Xboxa świetna gra kooperacyjna, bardzo trudna, musicie mieć zgraną ekipę, ale warto zagrać, też szczególnie jak lubicie Warhammer 4000, ja na przykład lubię więc warto, Gears Tactics to jest to co wspominałem, Dekru Motor First generalnie bardzo dobry tydzień, było co ogrywać, znaczy jest co ogrywać no, i dalej. Payday trujeczka wskakuje. Party Animals. Generalnie taki dosyć poważny tytuł nam się tutaj robi. Kolejny taki tytuł, na który jest moda i szał, więc warto sprawdzić, jeśli chodzi o takie party gamesy. Dodatkowo z mocniejszych tytułów Mech Warrior 5 warto spróbować. W tym wypadku akurat na Xboxie i jest adnotacja, że jest dostępny w Xbox w PC Game Passie, więc tym bardziej warto spróbować. No i ostatni tutaj tydzień oczywiście Cyberpunk, Phantom, Liberty. Ze smutnych informacji przy okazji premiery nowego dodatku e, jakby użytkownicy GeForce Now nie mieli szans pograć e, praktycznie przez pierwszą dobę, odkąd dodatek wyszedł, dlatego że była aktualizacja e, gry na serwerach. Powiem szczerze, że jest to taki aspekt cloud gamingu, który no, jest przykry. E, dlatego, że ta cała ekscytacja z premiery gry, gdzie czekamy sobie do północy czy do określonej godziny, e, no, gdzieś tam umyka i trzeba wziąć sobie trochę więcej cierpliwości. E, I to jest słabe. Podobnie zresztą było w, jak wyszedł mały patch teraz do Starfielda, gra też była patchowana dosyć długo, nie dało się w nią grać. E, no ja całe szczęście mogłem się poratować i zagrać sobie na Xboxie, akurat miałem wolny wieczór, e, ale to może budzić frustrację i na pewno jest to Element do zaadresowania, bo jest to coś, coś słabego, no to tu dużo mówić, jeśli chodzi o. Cloud Gaming. E, no i gierki, jakie tutaj e, dołączały w tamtym tygodniu. Jedna chyba z ważniejszych, fajniejszych tytułów to Doom Eternal ze sklepu Xboxa, bo też jest w PC Game Passie. Także to oczywiście tylko uzupełnienie, bo Doom Eternal już był wcześniej dostępny, ale teraz jest dostępny także w PC Game Passie. E, dodatkowo Quake 2, no Quake 2 fajne, bo ma też wsparcie e, RTX, więc warto sobie spróbować. Warhammer 3000 Battle Sector jako taki. yooka platformówek, też fajna gra. E, no i plakty Innocence e, już jakby jest w pełni dostępny, bo to jest jakby pełna lista tego, co dołączyło. Fajnie. Natomiast, co jest niefajne, jeśli chodzi o Nvidię, to do biur Nvidii wparowały służby francuskie, dlatego że są podejrzenia, że Nvidia nieuczciwie gra, jeśli chodzi o cloud gaming i o jakieś tam praktyki, które, no co tu dużo mówić, nie są koniecznie legalne. Nie mamy żadnych informacji. Na razie jest tylko śledztwo. Trzymam kciuki, że będzie wszystko ok, dlatego że e, no, jest to lider rynku absolutnie. I co dużo mówić, byłoby dobrze, gdyby było dobrze. A szkoda by było, jakby okazało się, że Nvidia musi na jakimś etapie wstrzymać rozwój swojej usługi. No to po prostu nie o to chodzi. Także taki to czas dla GeForce Now. Ogromna ilość fajnych gier. Xbox absolutnie ratuje honor, wyobraźcie sobie, co by się działo w tych sklepach. Jakby Xbox, jakby tego dealu nie było. To Nvidia może dawałaby coś innego, ale. Wątpię. Ja Także naprawdę, naprawdę, Microsoft tutaj Nvidia zrobił robotę. Nawet jeżeli jest to dla nich tylko przystanek w usługach cloud gamingowych, bo myślę, że z czasem e, jednak Microsoft postawi na swoją usługę. E, I tyle jeśli chodzi o GeForce Now. PlayStation, a dokładnie Sony. Spore zamieszanie, bo CEO Sony Interactive odchodzi, to znaczy złożył wypowiedzenie, będzie tylko prezesem jeszcze do marca 2024. Zobaczymy, kto przejmie jego rolę. No jest to ogromna odpowiedzialność. Jim Ryan pracował dla Sony przez 30 ostatnich lat, więc można spokojnie powiedzieć, że zna firmę na wylot. Czy powodem złożenia papierów jest niedowiezienie tematu wykupu Activision Bizar przez Microsoft? Być może, wszystko na to wskazuje, wiem, że to tylko takie domysły, no ale przy puszczam, że było to jakby jego zadanie, właśnie, żeby ten wykup się nie udał. Udał się i Sony straciło grę, w którą gra najwięcej użytkowników PlayStation, a więc Call of Duty, znaczy straciło markę. A wiadomo jak to będzie z czasem. Nie ma co tutaj się czarować, że prędzej czy później Call of Duty stanie się Xboxowym ekskluzywem. No i w tym wypadku Jim Ryan składa papiery. No i pojawiają się oczywiście na razie takie tylko domysły, że zamieszanie jest sporo, to znaczy firma jest w takim dziwnym punkcie. Dużo różnych otwartych tematów, dużo różnych dziwnych kierunków i przez to troszeczkę brak spójnej strategii, czegoś co jak najbardziej ma Microsoft. Microsoft ma prostą strategię Game Pass. Są natomiast nie bardzo wie co zrobić, wypuszcza fajne ekskluzywy, ale wypuściło PlayStation VR które cierpi na brak gier, wypuściło teraz PlayStation Portal, które jest takim no, gadżetem, który trzeba obsłużyć, aktualizować i naprawiać, a niekoniecznie musi być czymś, co będzie super hitem sprzedażowym, więc. Zobaczymy. No, nowa osoba na pewno musi mieć silny charakter i zastanowić się w jakim kierunku pójść, czy nadać jakichś zupełnie nowych tutaj wartości, jeśli chodzi o markę PlayStation, czy nie. No jest to o tyle ciekawe, że w przypadku Xboxa się to udało, przecież zupełna klapa z premierą Xboxa One przerodziła się w aktualny, ogromny sukces Game Passa. No 10 milionów graczy Starfielda w ciągu kilku dni nie wzięło się znikąd. To jest oczywiście tylko i wyłącznie sukces Game Passa. Ta gra w życiu by się tak nie sprzedała. Więc ogólnie rzecz biorąc Jestem ciekaw. Patrzymy, obserwujemy, być może nowy prezes będzie oznaczał mocno inwestycję w chmurę. A co do chmury, są one oczywiście lokalne to tak jak wspominałem, pre-order PlayStation Portal jest już dostępny na Amazonie, w Polsce jeszcze nie 232 euro. Także gdzieś tam w granicach 1000 1100 zł, urządzenie będzie można kupić. Przypuszczam, że jak pojawi się w Polsce, to będzie to cena 999. Wszystko na to wskazuje, że nie będzie inaczej. Także ogólnie przyzwoita, nie narzekałbym to jakoś wyjątkowo. Utomik. No i te trzy gry, trzy indie gry dołączyły do usługi. Generalnie, jeżeli jesteście fanami takich gier, to macie co tu szukać, jeżeli nie, no to nie macie. Nad usługą się jeszcze pochylimy być może za dwa tygodnie, teraz po teście Black Nat. Także gry, które dołączyły w ostatnim czasie, to gra Agli, gra EvoLinks i gra Pizza Possum. Więc jeżeli jesteście fanami takich niszowych gierek, no bo czemu nie, wiecie, wśród nich też są perełki, to jak najbardziej Utomik na Was czeka. Xcloud, a więc pięć nowych gier dołączyło do Xclouda w ostatnim czasie. No dołączył też oczywiście Starfield, jeżeli ktoś przegapił ten moment. Co to tam dołączyło? Party Animal, Payday 3, Kokun, Gotham Knights i The Lampiners dołączy dopiero jutro. Więc jeżeli tutaj wypatrujecie Gotham Knights, będzie dostępny zarówno w cloudzie, jak i na pccie Xbox Series X. Kokun nie jest dostępny w cloudzie, także czekamy, może się pojawi. Natomiast nie jest to gra z dużymi wymaganiami, powinien wasz PC dźwignąć, nawet jak nie ma tam RTX-a. 4080. Dodatkowo z xboxowego poletka z ciekawych informacji cloudowych xbox cloud gaming będzie dostępny na meta quest 3, a więc było zapowiedź niedługo mają premierę nowe gogle od mety czy nowy chciałem mieć oculus ale już no, nazwa oculus została oficjalnie pogrzebana a więc quest 3 będzie miał natywne wsparcie dla xbox cloud gaming no Generalnie super ruch, cloud gaming na Google VR to nie jest żadna super nowość, ale natywne wsparcie, kto wie, kto wie, jest spora szansa, że to będzie naprawdę fajny krok w ciekawym kierunku, bo wiecie, kupujecie Meta Quest 3 macie wszystko w jednym, kontrolery, Xboxa, telewizor, wszystko, więc nie trzeba się i przy okazji jest to taka forma mocno przenośna, no a jak nie macie internetu, zawsze możecie natywnie pogać w gry VRowe, co jest absolutnie wspaniałym doświadczeniem, a więc fajna, fajna rzecz. Dodatkowo Krążą plotki, że aby Microsoft mógł przejąć Activision w Wielkiej Brytanii, tam były największe opory to sprzedał prawa do streamingu swojej gier w chmurze Ubisoftowi. To znaczy gry Activision Blizzard, tu mamy oficjalną notkę z Twittera Ubisoftu, gry będą mogły być streamowane w ramach Ubisoft+. Także Activision Blizzard, no ciekawy ruch, zobaczymy jak to będzie wyglądało technicznie, czyli płacicie abonament Ubisoft+, i po prostu w ramach niego na usługach cloud gamingowych będziecie mogli ogrywać gry Activision Blizzard. Nie będzie do tego potrzebny Game Pass, więc taki krok naprzód, Taki kompromis jeśli chodzi o Microsoft, no czego to się nie robi, żeby kupić takie duże firmy, ale z drugiej strony jak się pomyśli jakie marki Microsoft kupuje, no to powiem szczerze, że jestem bardzo ciekawy w jakim kierunku pójdzie Starcraft, Warcraft, Diablo, no przecież to są w ogóle absolutnie mistrzostwa świata, Call of Duty, ciężko sobie wyobrazić jakie to jest portfolio, także no zobaczymy co nam przyniesie przyszłość. No, i na koniec jeszcze kilka informacji bieżących. YouTube testuje Playables, już była o tym informacja na naszej grupie facebookowej. No, są to gry wewnątrz YouTube'a, które można uruchomić bezpośrednio z poziomu YouTube'a. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy będzie jakieś rozwinięcie później na cloud gaming, taki poważniejsze. Na razie są to pomniejsze gry, które można sobie ogrywać gdzieś tam, jakieś małe, typu Billard, no, takie mobilne. Bardziej wygląda to jak uruchomienie gry, w, jak kiedyś wiecie, mini miniclip.com w przeglądarce. No, ale zobaczymy. Jest to ciekawy krok w kierunku, żeby krok po kroku wprowadzić jakąś usługę cloud gamingową, a jednocześnie nie narazić się na hejt z tytułu zamknięcia stadii, e, no, no bo tak to wyszło, że była to absolutnie dla Google porażka, głównie marketingowa, bo technologicznie i usługowo nie było się do czego przyczepić. Idąc dalej, już za rogiem premiera Logitech G-Cloud, e, także jeżeli jesteście... E, Zainteresowani pierwszą cloudową konsolą na świecie, dedykowaną tylko i wyłącznie graniu w chmurze, no to już, już 10 będzie ona miała premierę. 10 października premierę w Polsce. E, także, no cóż, warto się zainteresować. Myślę, że na wielu kanałach pojawią się dzięki temu testy. E, mi niestety nie udało się zdobyć urządzenia do testu, także zobaczymy. Może uda się w późniejszym terminie. No właśnie, żeby termin nie był późniejszy, tylko wcześniejszy, to w Cloud Gaming Polska założył Patronite. Zdecydowałem się na to, Osób przez z Was już wie, bo była informacja na Discordzie i była informacja na grupie Facebookowej, na które serdecznie zapraszam, i zapraszam też, jeżeli oczywiście macie ochotę do wsparcia. Tak jak widzicie, mamy dwóch patronów, także będą też podziękowania na sam koniec. Warto się zapoznać, warto się zapoznać z tekstem, i jeżeli macie chęć, to warto wesprzeć kanał. I to tyle, jeśli chodzi o ten tydzień, właściwie to ten czas ostatni. Trzeba przyznać, że sporo się działo w cloud gamingu, co? Jestem ciekaw, jaka informacja Was najbardziej tutaj striggerowała. Ja najwięcej przemyślałem chyba jednak po tym wywiadzie odnośnie demokratyzacji gamingu. I oczywiście super fajne jest to, że można grać na każdej platformie w każdą grę, ale jednak ten pierwiastek ekskluzywów jest super i nawet jak pomyślę sobie, jak najlepiej wspominam platformy retro, to zawsze wspominamy je za jakąś grę, która jest... No, właściwie ekskluzywem, tak? Nikt nie mówi, o na tym to się super grało w FIFA 2006. <grymne> no nie, nikt tak nie mówi. Każdy wspomina, nie wiem, Segarelli, każdy wspomina Gran Turismo 2, każdy wspomina God of War. Jakby to są tytuły, czy pierwsze Halo, które napędzały po prostu tą całe gaming i były kamieniami milowymi w swoich jakby dziedzinach, czy w swojej kategorii, jeśli chodzi o gry. Więc nie byłbym tutaj taki hop do przodu. Aczkolwiek. Fajnie by było, jakby była możliwość jej w chmurze na początek, tak w ogóle, w wysokiej, fajnej jakości, na przykład tak jak dostarczać ich na Ultimate. <laughs> to trochę dużo, no ale pod czego są marzenia? Trzeba sobie marzyć. Także to tyle trochę długie to wiki wyjdzie, myślę, jeszcze nie wiem teraz jak to nagrywam, ale spodziewam się, że najdłuższe z, z, z tych, które były ostatnio, no mam nadzieję, że Wam się przyjmie, e, także jak dotarliście tutaj, to bardzo dziękuję e, pograjcie sobie trochę, no i na koniec jeszcze plansza z podziękowaniami dla patronów, bo już jest dwóch za co naprawdę serdecznie dziękuję, dzięki wielkie pograjcie sobie trochę, cześć